Witamy Was na kolejnym materiale prosto z Kolonii. Gamescom 2014 trwa w najlepsze, a my tym razem jesteśmy, jak można łatwo zauważyć, na pokazie Wiedźmina. Byliśmy dokładnie na pokazie Wiedźmina, na który oczywiście czekaliśmy bardzo, bo ja i Mateusz jesteśmy wielkimi fanami. Czekamy na trzecią odsłonę Wiedźmina. No i teraz chwilkę porozmawiamy o tym, jak nam się podobało, od czego warto zacząć. Będziemy troszeczkę porównywać to do tego, co widzieliśmy rok temu na prezentacji, również w Kolonii. No i Mateusz, takie pierwsze szybkie spostrzeżenie. Podobało Ci się czy nie? Podobało mi się oczywiście. To był pokaz ten sam, który był prezentowany na E3, więc nie było jakiegoś większego zaskoczenia. Na pewno mogliście zobaczyć fragmenty tej prezentacji z E3 w internecie, bo pamiętam IGN i GameSpot chyba tak po 5 minut dawali jej. Oczywiście całej prezentacji było 45 i na początku trafiliśmy do miasta Nowigradu, później na ziemię niczyją, gdzie chodziliśmy, zabijaliśmy na bagnach topielce i harpie i różne inne ciekawe potwory. Później trafiliśmy do dziwnej wioski i naprawdę obrót wypadków, naprawdę coś dziwnego się działo na ekranie. Nie chcemy Wam spoilować, bo Wiedźmin stoi właśnie historią i tym, że poznajemy te wszystkie smaczki, więc nie będziemy tego zdradzać, tak, ale możemy się odnieść po prostu do tego, w jaki sposób gra teraz na przykład wygląda graficznie, jak mechanicznie to wygląda, jak się steruje postacią Geralta, jak on walczy, więc Krystian. Zacznijmy od tego, od grafiki, bo to w wielu pytaniach często się pojawia, jak ten graficznie Wiedźmin będzie wyglądał. Oczywiście widzieliśmy to na wielu zwiastunach rewelacyjnie. Jest rewelacyjnie, ale takie moje małe spostrzeżenie, oczywiście to nawet nie jest zastrzeżenie, tylko bardziej, tak jak powiedziałem, spostrzeżenie, ponieważ wydaje mi się, że jednak minimalnie gorzej wygląda niż w porównaniu do tego, co widzieliśmy rok temu. Gorzej to jest trochę takie złe słowo w przypadku Wiedźmina, ponieważ on wygląda Jest dobrze. A momentami bardzo dobrze. Chociaż dzisiaj na przykład grałem w Batmana Arkham Knight, no i to jest troszeczkę jeszcze inna liga, jeśli chodzi. Batman to jest lepszy, ładniejszy niż Wiedźmin, jeśli chodzi o aspekty graficzne. Ale to jest też inaczej, bo Wiedźmin jest RPG-iem, mamy otwarty świat. I jaki świat mamy? W każdym momencie możemy tam, gdzie widzimy, tam możemy dotrzeć. Dokładnie, tylko tutaj jest właśnie takie, to jest najważniejsze według mnie. Nie dość, że mamy otwarty świat, ten świat jest tak gigantyczny, że chociażby na tej prezentacji, bo musieliśmy się dostać z jednego miejsca do drugiego, no i oczywiście nie było czasu, żeby przejechać sobie konno, ponieważ zajęłoby to co najmniej 15-20 minut, a te odległości są jeszcze większe, więc pod tym względem, no to jest naprawdę na duży plus i też warto wspomnieć a propos grafiki o krajobrazach, ponieważ te krajobrazy prezentują się naprawdę rewelacyjnie. Chociaż też zauważyłem, że czasami są nierówne. Czasami wyglądają trochę nie do końca dobrze, albo jeszcze nie są do końca dopracowane, a czasami wyglądają tak, że zapierają totalnie tak, dech w piersiach. Ale powiem tak, w tamtym roku, jak widzieliśmy prezentację Wiedźmina, to ona była troszeczkę w innych warunkach przeprowadzana, bo mieliśmy gęsty las, padał deszcz i zapewne wiecie, że wszystkie gry fajnie wyglądają w deszczu, co jest jakimś magicznym czymś. Więc tak jakby deszcz czasami zasłania inne. Cząsteczkowe po prostu bardzo działały, a tutaj mieliśmy słoneczny dzień i niewiele się działo, ale może abstrahując już od grafiki, bo nie to jest najważniejsze. Oczywiście jest ważne, ale nie najważniejsze. Warto wspomnieć o samej walce, ponieważ walka wygląda emocjonująco i rewelacyjnie. Ja mam ochotę, kiedy patrzyłem podczas tych 40 minut pokazu, miałem chwycić ochotę za pada, ponieważ to wyglądało rewelacyjnie. To jest według mnie bardzo przemyślane jest wszystko, jeżeli chodzi o mechanikę walki i sądzę, że to będzie jeden z tych aspektów, który będzie sprawiał wszystkim graczom bardzo dużą frajdę. Co sądzisz na ten temat, Mateusz? Tak, ale jestem bardzo ciekawy, jak to jest to rozłożone, jeśli chodzi o przyciski, jak tak naprawdę trzymając ten kontroler się gra, na ile to jest zautomatyzowane, a na ile mamy, jak szeroki mamy dostęp do ruchów Geralta, czy on po prostu mniej więcej te jakby całe sekwencje są ze sobą połączone, czy jednak każdy cios to jest każde kliknięcie na padzie, więc to mnie najbardziej ciekawi. Szkoda, że nie mogliśmy jeszcze zagrać, no bo w sumie premiera
tak naprawdę niedługo. Jeśli by nie przenieśli jej, to jeszcze w tym roku, ale... No, mamy jeszcze jednak kilka miesięcy i sądzę, że nawet jeżeli chodzi o te graficzne aspekty, to jeszcze zostanie dopracowane, ale idźmy dalej, ponieważ tutaj ja mam wypisane tak naprawdę wiele tych aspektów, ponieważ podczas prezentacji wiedziałem, że o czymś mogę zapomnieć. Udźwiękowienie. Rewelacyjne udźwiękowienie, a do tego świetny voice acting, przynajmniej jeżeli chodzi o tych głównych bohaterów, tych, którzy tutaj byli zaprezentowani. Nie podobało, jestem jednak przyzwyczajony do polskiej wersji i czekam. Michał Żebrowski, tak? On podkłada... Nie. Wiesz co, w tym momencie sobie nie przypomnę, ale to nie jest Michał Żebrowski na 100%. Znam tego aktora, ale nie mogę sobie przypomnieć w tym momencie jego nazwiska, ale możecie pisać Michał w komentarzu. Żebrowski grał Wiedźmina, ale w filmie. Tak, dokładnie, dlatego ci się pomyliło. Voice acting według mnie jest naprawdę na wysokim poziomie. Udźwiękowienie, te wszystkie stąpanie konia... Ale tu też mieliśmy naprawdę niesamowity system dźwiękowy. To oczywiście, to podbija jeszcze bardziej, ale pod tym względem nie można się do niczego czepiać. Jeżeli tak wracając jeszcze troszkę do tej grafiki, oświetlenie. Często to naprawdę sprawia, że graficznie gra wygląda jeszcze lepiej, dzięki takim właśnie małym szczegółom, jak chociażby oświetlenie, które jest już w tym momencie, pół roku przed premierą gry, na chyba najwyższym możliwym poziomie, tak mi się wydaje. No powiem ci, że jakby się nie skupiałem na tym elemencie, ale... Nawiązując jeszcze do walki, te efektowne cięcia potworów, w momencie, kiedy Geralt atakuje... Ciekawe, w tamtym roku tego nie było, ale teraz naprawdę jak cięcie idzie przez głowę, to ucina głowę. Jak idzie po środku na przykład topielca, to rozczłonkowuje na dwie części. Mi się najbardziej podobało, w momencie, kiedy Geralt jednego topielca rozciął, odciął mu tułów, przekoziołkował w powietrzu i wylądował pod nogami Geralta. Wyglądało to naprawdę rewelacyjnie i takich smaczków jest bardzo dużo. Ale to, co mi się chyba najbardziej spodobało i to, co sądzę, że będzie kartą przetargową Wiedźmina, jeżeli chodzi o walkę o miano najlepszego RPGa, nextgenowego RPGa, to klimat. A klimat buduje historię. Historia właśnie jest zbudowana przez ten klimat i można powiedzieć, że jeżeli będzie to utrzymane, to co zobaczyliśmy przez 40 minut, a też ciężko pokazać klimat gry w takim krótkim czasie. Klimat gry RPG tak naprawdę i historii, jaki jest poziom, bo 45 minut dla RPGa to jest nic, tak naprawdę. Szczególnie dla takiego dużego RPGa, jakim jest Wiedźmin. Więc podsumowując, wyszliśmy tak naprawdę z wielką nadzieją. Ta nadzieja jest już od długiego czasu. Jesteśmy, no nie powiem, że pewni, bo pewni nie możemy być nigdy. Różne wpadki mogą się zdarzyć, ale wszystko zapowiada się na to, że czeka nas naprawdę kawał dobrego kodu. No niestety, jeszcze musimy poczekać do tego 24 lutego. Będzie ciężko. Wszyscy fani RPGów. Zobaczymy, jak to będzie. Ja obstawiam, że naprawdę Wiedźmin da radę. Wy pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału, ponieważ na naszym kanale pojawi się jeszcze jeden materiał, a może nawet więcej związany z Wiedźminem, więc bądźcie z nami. Na razie. Materiał nagrywaliśmy przy użyciu smartfona Nokia Lumia 1020.